Chciałbym Państwu opowiedzieć o czymś takim, co się nazywa DPT. Pewnie wielu z Państwa się zastanawiało, cóż to takiego jest za skrót. Za chwilę go rozszyfrujemy. Natomiast chciałbym się skupić na tym, co moim zdaniem nadaje naszej pracy w terenie takich smaczków, takiej ciekawości. Na przypadkach, które z różnych względów nie są do końca albo zdiagnozowane, albo nawet jeżeli są zdiagnozowane, to mają dość nietypowy przebieg. DPT, drobiowe przypadki terenowe. Będzie ich tylko trzy, także nie będę opowiadał o całym moim doświadczeniu z tego roku, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że tak jak zainteresowały mnie, tak samo zainteresują Państwa. Przypadek pierwszy. Ja tutaj napisałem EVOA. EVOA to taki bardzo ciekawa jednostka chorobowa w ostatnim czasie. Pierwszy przypadek. Miałem przyjemność diagnozować i opisywać z panem profesorem Szeleszczukiem i z całą katedrą chorób drobiu SGGW. W 2012 roku on wystąpił. W maju 2013 ukazał się artykuł na łamach medycyny weterynaryjnej. No więc po tych doświadczeniach, po tych badaniach, które tam zrobiliśmy, stwierdziłem, że już o enterokokach to już praktycznie chyba wiem wszystko. Po czym wydarzyło się to, co Państwo zaraz zobaczycie. Przypadek wyglądał tak, że mieliśmy 10 kurników, to był broiler, ROS 308 i Flex po 20 tysięcy sztuk z tego samego zakładu wylęgowego. One były wstawione 5 kurników jednego dnia i 5 kurników za 3 dni. Problemy zaczęły się w 26 dobie i dotyczyły trzech obiektów. Tam na jednym był Flex, na dwóch ROS. Doszło do spadku spożycia paszy i wody i pojawiły się ptaki z kulawiznami. Do 26 doby łącznie z upadkami było około 5-7 sztuk z doby, a później, tak jak tam napisano, nawet do 30, do 50. Kiedy przyjechałem na fermę, zobaczyłem taki obraz, no więc pomyślałem sobie, że no cóż, kolejny przypadek, enterokoki, no będzie kłopot pewnie do końca. Też taki był obrazek. Ten ptak, którego Państwo widzicie tam, to jest dobity i potem sekcjonowany na zdjęciu obok, więc jak już zobaczyłem ten obraz kliniczny, no to stwierdziłem, że no już jesteśmy w domu, wszystko wiemy, tak, enterokokowe zapalenie stawów kręgosłupa. Martwica główki kości udowej tak samo. Natomiast zaczęliśmy trochę to diagnozować, bo tak, żeby potwierdzić to, co myśleliśmy, więc zrobiliśmy szereg badań na różne podłoża. No i cóż, okazało się, że mamy brak wzrostu na podłożu z azytkiem sodu, na Miller Kingtonie i na Chapmanie, czyli tak naprawdę nie urosły nam żadne bakterie. Później na koniec rzutu zrobiliśmy serologię, ale to trzeba pamiętać, że ta serologia rzeczywiście była na koniec rzutu, więc na dzień wizyty nie wiedzieliśmy o niej nic. ORT praktycznie ujemne, mykoplazma też, no i REO. REO nam wyszło takie, ale tak jak zaznaczam, nie wiedzieliśmy tego w dniu wizyty, a no coś z tymi ptakami trzeba było robić, więc zastosowaliśmy leczenie. Leczenie wyglądało tak, że no uznaliśmy, że konieczne jest działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, stąd saliwet i amoksycylina na zmianę z enrofloksacyną. Efekt leczenia był taki, że stado ogólnie rzecz biorąc, mówiąc kolokwialnie, poprawiło się, tak? W mniejszym stopniu przybywało tych ptaków z problemami lokomotorycznymi, no natomiast ideału nie było. Więc zrobiliśmy taki dla siebie taki mały test. Na dwóch kurnikach, na 8 i na 10, odgrodziliśmy po kawałku kurnika i poprosiliśmy pracownika, który tam obsługuje fermę, żeby ptaki, które nie takie zupełnie siedzące, ale takie, które wykazują objawy kulawizny, żeby zamiast wyrzucać i dobijać, żeby wrzucał do tych zagródek i podawaliśmy im florfenicol i linkospektin i do picia saliwet. Co ciekawe, prawie wszystkie ptaki z tych właśnie takich kulejących wróciły do zdrowia. No i
zaczęliśmy się zastanawiać, co jest grane, skoro w badaniach na różnego rodzaju podłożach bakteryjnych nic nam nie rośnie, a tu po antybiotyku jest powrót do zdrowia, więc na dzisiaj uważam, że był to problem jakiś tam bakteryjny, ale nie wiedzieliśmy jaki. To, co moim zdaniem wynika z tego przypadku, to to, że w tym konkretnym przypadku reowirusy wystąpiły jako czynnik inicjujący całe zakażenie, bo już później wiedzieliśmy o tym, że ta serologia wyszła tak, jak wyszła i że te miana były bardzo wysokie. Nie było uogólnionego zakażenia bakteryjnego, nie było widać kolibakteriozy, włókników, niczego takiego. Posiewy zestawów, tak jak Państwo widzieliście, były ujemne. No więc na dzisiaj moja teoria jest taka, że był to czynnik bakteryjny. Do tej pory nie wiem, jaki to był czynnik bakteryjny. Natomiast to, że nie zadziałały leki podawane z wodą do picia, no to też jakby jest wytłumaczalne, dlatego że ta penetracja jest słaba leków podawanych z wodą do picia. Przy iniekcji była lepsza, czyli leki podane domięśniowo zadziałały lepiej. No i to, że rzeczywiście saliwet jako preparat przeciwbólowy tutaj spowodował nam to, że te ptaki mogły łatwiej dochodzić do wody i do paszy. Tak, i to jest tyle, jeżeli chodzi o przypadku pierwszym, o przypadek pierwszy. Jeżeli chodzi o przypadek drugi, to tak, żeby trochę było ciekawiej, to nie nazywałem go w ogóle. To też broiler, ROS 308, dwa obiekty, wstawione w odstępie 3 dni z tego samego zakładu w Elęgu Drobiu, ten sam dostawca paszy. Początek choroby, jak to zwykle bywa, w trzeciej dobie. Hodowca zadzwonił, że tych upadków jest sporo, no więc po wizycie leczenie amoksycylina na zmianę z enrofloksacyną od trzeciej doby. No ale niestety te upadki no, nie zachowywały się tak, jak powinny, czyli zamiast zejść, to tutaj, jak widzimy, od szóstej doby nastąpił z powrotem wzrost liczby padłych ptaków. No więc w szóstej dobie miała miejsce kolejna wizyta. To, co było ciekawego, to wygląd mięśni tych ptaków. Dla mnie taki nietypowy i wygląd wątroby. No i później już było coraz ciekawiej, dlatego że kiedy doszliśmy z badaniem sekcyjnym do bursy Fabrycjusza, okazało się, że są zmiany w niej. No a tu już widzimy, że rzeczywiście, no, jak to się mówi, jest grubo. No więc za bardzo nie wiedzieliśmy, z czym to powiązać, bo to szósta doba, jakby przepuszczenia szły w jednym kierunku, ale tak myśleliśmy sobie, że to za wcześnie. No więc poszliśmy w badania, tak? Zrobiliśmy serologię w kierunku zakaźnego zapalenia bursy Fabrycjusza w szóstej dobie. Zrobiliśmy badanie odcisków burs Fabrycjusza też w szóstej dobie. I w ósmej dobie życia powtórzyliśmy bakteriologię i lekooporność. To, co nam wyszło z badania, ja tutaj się obawiałem, że może być taka sytuacja, że te pisklęta przyszły po prostu, jak to mówimy, gołe, tak? Że nie miały przeciwciał matczynych i bardzo wcześnie zachorowały na chorobę Gumboro. Natomiast no, ten wynik, jak dla mnie oczywiście, mówi tylko o tym, że to stado, z którego one pochodziły, te matki no, nie były w sposób idealny zabezpieczone w kierunku choroby Gumboro, ale na pewno to badanie nie dało nam odpowiedzi na to, dlaczego te torby Fabrycjusza wyglądają w taki sposób, jak wyglądają. PCR był ujemny, czyli w torbie Fabrycjusza nie znaleźliśmy ani wirusa szczepionkowego, ani wirusa terenowego. Bakteriologia z narządów wewnętrznych i woreczków wyszła na Escherichia coli. No i podaliśmy drugi raz leczenie. Po drugim leczeniu te upadki spadły, także co do diagnozy, nie wiem, ale pierwszy raz widziana przeze mnie taka sytuacja, posocznicowa forma kolibakteriozy, która w taki sposób uszkodziła bursy Fabrycjusza, że jak dla mnie wyglądały zupełnie jak przy chorobie Gumboro. I przypadek trzeci,
ostatni, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, to jest dla mnie zupełna nowość. Ja pokazywałem na przestrzeni ostatniego pół roku zdjęcia z tego przypadku kilku kolegom, lekarzom, no i myślę, bałem się, że tylko ja nie do końca wiedziałem, jak to ugryźć, ale rzeczywiście inni też nie. Tu też mamy brojlera kurzego, ROS 308, trzy obiekty wstawione w tym samym dniu, ten sam zakład, ten sam dostawca. Początek choroby miał miejsce na kurniku numer 1 w 12 dobie. Później zachorowanie też wystąpiło na kurniku drugim i trzecim przy tych samych objawach. Objawy były takie, że stado nagle z dnia na dzień zrobiło się, strasznie się zróżnicowało przede wszystkim. Ptaki były osowiałe i to było idealnie widać, że 90% stada jest zupełnie normalna, zdrowa, żeruje i nic złego się nie dzieje. Natomiast 10%, tak jak tutaj napisano, ptaki osowiałe, wychudzone. Do tego bardzo znaczący spadek spożycia paszy i wody. Podczas wizyty, aha, jeszcze właśnie, upadki, bo to też ciekawe. Te upadki się zachowywały w taki sposób, mimo różnych tam działań, o których później powiemy, więc widać z tego, że było ich bardzo dużo. Podczas wizyty sekcja. To zdjęcie z lewej strony, ono może nie jest najlepszej jakości, bo ta tuszka tutaj jest żółta, natomiast ona była blada. Ona była zupełnie blada, tak jakby nie było w niej krwi. Wyglądała trochę tak jak przy kokcydiozie i taka też była moja pierwsza myśl. To, co widać z prawej strony, to jest wole. I to był taki jakby pierwszy moment, pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, dlatego że w tym wolu był taki dziwny czarny płyn. Tutaj jest dalszy ciąg badania sekcyjnego. Cały układ pokarmowy był wypełniony takim płynem barwy czarno-brązowej, praktycznie pozbawiony treści pokarmowej. Tutaj widzimy żołądki. Z lewej strony to jest żołądek jeszcze nieprzekrojony, tylko on tak wyglądał jakby od zewnątrz. Natomiast z prawej strony to jest już żołądek mięśniowy przekrojony. Widać, że ta błona tego żołądka jest zmacerowana, jest zupełnie zniszczona. I również nie ma w nim absolutnie treści pokarmowej, tylko ten czarny płyn. To jest widok po zdjęciu błony rogowej z żołądka i widać tam nadżerkę. Te nadżerki potem zaczęły się powtarzać. Jak zaczęliśmy te sekcje robić więcej i więcej, to się okazało, że praktycznie każdy ptak miał taką nadżerkę. Coś zepsułem. Okej, dziękuję. No i cóż, tutaj nie bardzo wiedzieliśmy, co z tym zrobić, dlatego podaliśmy preparaty, tutaj podaliśmy Alisan i preparaty takie wielowitaminowe, dlatego że nie bardzo był pomysł, jak zareagować. I poprosiłem kolegę, który ze mną pracuje, żeby wziął te ptaki i pojechał do naszego zaprzyjaźnionego profesora Szeleszczuka do Warszawy. No i znowu po raz kolejny pan profesor był łaskaw nam pomóc, dlatego że zasugerował badanie mykologiczne tych ptaków i okazało się, że to, co spowodowało tą nadżerkę i to uszkodzenie żołądka, to były grzyby, konkretnie w tym przypadku grzyby z rodzaju Aspergillus. One zrobiły nadżerkę w żołądku i te ptaki po prostu zaczęły się powoli skrwawiać do przewodu pokarmowego, przestały jeść, przestały pić. Jeszcze przez jakiś czas żyły tą jakby własną krwią, która tam była w tym przewodzie pokarmowym. I dopiero po tym badaniu już wiedzieliśmy, że to jest taka przyczyna. To, co zrobiliśmy, podaliśmy defungal, siarczan miedzi i Wirex, czyli działanie przeciwgrzybicze przez 7 dni, do tego zamgławianie enilkonazolem przez 7 dni. Później po zakończeniu tej terapii przeciwgrzybiczej podaliśmy zasiedlacz, czyli enterocid, hepamix przez 5 dni. Upadki w okresie choroby to 6,5%, czyli jak dla mnie strasznie dużo.
Natomiast moim zdaniem, jak Państwo popatrzycie na ten wynik produkcyjny, to oprócz upadków, to w sumie przy takim problemie wynik nie jest taki zły. Stąd wnioski, że terapia przeciwgrzybicza i osłona wątroby i probiotyk to nie było działanie, które miało na celu ratować konkretnie ptaki chore, tylko to było ratowanie wyniku. Później okazało się, że identyczny przypadek miał miejsce na 3 innych fermach. Tam na tych fermach były kurczaki pochodzące z tego samego zakładu wylęgu drobiu. Zrobiono wymazy z tego zakładu wylęgu drobiu. Znaleźliśmy tam Candida, Aspergillusa i jeszcze z tego co pamiętam jeden gatunek grzyba. I później jeszcze w toku dochodzenia okazało się, że tego grzyba nie było w środku, w jajach, tylko on był na skorupie. Czyli nasza teoria jest taka, że te pisklęta, które zaczęły się kluć w komorach kludnikowych, po prostu miały kontakt poprzez dziobanie tych skorup, zakaziły się do przewodu pokarmowego i stąd potem wystąpił taki problem na kurniku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.